Witam bardzo serdecznie w Szkole Progenium. Dzisiaj bez wstępu, przejdźmy teraz do tematu. Ostrzegam tylko, że treść dzisiejszego filmu nie jest wsparta twardym kanonem. Nie można zaprzeczyć, że w osnowie kryje się wiele istot żerujących na pragnieniach i marzeniach obywateli Imperium Ludzkości. Coś, co możemy nazywać Bogiem Imperatorem, jest jedną z nich. Tak, prawdopodobnie podobnie jak starzy bogowie Eldarów, jest on pod względną, choć nieświadomą, kontrolą, jednak to wciąż jest istota osnowy. Jak do tego doszło i jakie są na to dowody, zaraz zaprezentuję. Podczas Wielkiej Krucjaty, jeszcze przed herezją, młode Imperium przeżyło imperialną prawdę, nie imperialne credo. Wszystko w świecie da się wytłumaczyć nauką i rozsądkiem, religia jest tylko narzędziem, które ogranicza ludzkość. Sam żywy imperator, mimo że był obdarzony niemal boską mocą, nigdy celowo nie wznosił się na pozycję Boga, był stanowczo przeciwny takim praktykom. Głównym celem tego działania było osłabienie wpływu osnowy na rzeczywistość i w efekcie osłabienie mocy bogów chaosu. Trudno jednak było przekonać wszystkich do tej filozofii ateizmu, a sprawy nie poprawiło to, co Lorgar wyprawił. Twierdził on, że sam fakt, że imperator odmawia swojej boskości, sprawia, że jest boski i popełnił pomyłkę, jaką było Lectio Divinitatus, księga, w której opisywał boskość imperatora. Imperator początkowo lekceważył praktyki swojego syna, jednak ostatecznie zbeształ go, niszcząc jedno ze świętych miast, jakie stworzył Lorgar. Jak to się potem skończyło, będzie treścią przyszłego filmu. Niemniej jednak imperatorowi nie udało się wyrwać korzeni imperialnego kultu, który urósł tylko w siłę w czasach herezji Horusa, kiedy to nie dało się logicznie wytłumaczyć rzeki krwi i magicznych demonów z innego wymiaru. Jak wszyscy wiemy, w finalnych godzinach herezji imperator został śmiertelnie ranny, a jego ciało podłączone do złotego tronu, aby podtrzymać go w stanie, który tylko z nazwy jest podobny do życia. Imperium, pozbawione najważniejszego elementu, czyli imperatora, powoli zaczęło erodować, a po otwarciu oczu na horror osnowy nie dało się już ich zamknąć. Z czasem poszczególni lojalni primarchowie zaczynali ginąć, a ludzkość pozostała sama bez nikogo, kto otwarcie mógłby sprzeciwić się nazwaniu imperatora Bogiem. Od tamtych czasów, zamiast braku religii, w Imperium zapanowała jedyna i wyłączna religia – imperialny kult, według którego imperator jest jedynym i prawdziwym Bogiem, który dba o swoich wyznawców. A jak już wielokrotnie próbowałem pokazać w swoich filmach o osnowie, jeśli w coś wierzymy, to jest to prawdziwe w osnowie. Choć nigdzie nie jest powiedziane wprost, co jest źródłem tych różnych cudów, które za chwilę opiszę, w moim przekonaniu nie leży ono w zwłokach, które podtrzymuje światło Astronomikonu, ale w całkowicie osobnej istocie żyjącej w osnowie. Moim zdaniem mamy imperatora zasiadającego na tronie i Boga Imperatora, który dzięki energii osnowy sprowadza swoje anioły i błogosławi swoich wyznawców. Mówię anioły, ale tak naprawdę są to zwykłe demony. Osobiście uznaję te dwie istoty jako dwie osobne rzeczy, opierając się o wspomnianą już wielokrotnie mechanikę osnowy, ale dlatego, że w woli imperatora osoby nigdy nie leżało umacnianie wiary w siebie, albo tym bardziej wzmacnianie osnowy, był temu stanowczo przeciwny. Możliwe, że resztki świadomości, jakie mu pozostały w nieżywym stanie, doszły do wniosku, że skoro ma już takie narzędzie, to je wykorzysta, ale osobiście uważam, że to jest niewłaściwy pogląd. A więc, jakie mam dowody na obecność Boga Imperatora, kolejnego Boga Chaosu? Zacznijmy od cudów, jakie wyznawcy imperialnego kultu są w stanie dokonywać. Mimo że swoją genezę mają one oczywiście w mechanice gry bitewnej, to wielokrotnie wiara sióstr bitwy jest pokazywana jako coś, co ma faktyczną moc. Ozdrowienia, nagłe natchnienia w walce z wrogiem, wygrana mimo przeciwności losu. Nie trzeba szukać dalej niż film zapowiadający 9. edycję Warhammera, w którym cudownie jednej z sióstr zostaje zwrócona ręka po jej odstrzeleniu. Ale to nie wszystko. Bóg Imperator nierzadko udziela swojego wsparcia w bardziej bezpośredni sposób. W książce Dark Imperium – Plague War mamy do czynienia z dziewczyną, która stała się przekaźnikiem dla mocy, która po prostu wygnała demony z zagrożonej planety. Moc, która była opisywana jako moc pochodząca od Imperatora, spaliła zarówno demony, jak i ciało samej dziewczyny. Nie jest to też samotny przykład śmiertelników, nagle natchnionych mocą, którą określają jako boski wpływ Imperatora. Żyjący święci, a w sumie żyjące święte, to niezwykle rzadkie, ale potężne przypadki, gdy pewna osoba dzięki swojej wierze i poświęceniu zostaje wskrzeszona w postaci cudownej, przypominającej typowego chrześcijańskiego anioła istoty. Te żyjące święte służą wtedy jako czempioni imperialnych sił w danym konflikcie. Istoty, których nie sposób zabić, a nawet gdyby coś takiego miało miejsce, nierzadko pojawiają się ponownie w innym konflikcie. Najsłynniejszym przykładem takiej istoty jest oczywiście święta Celestyna, skrzeszona wielokrotnie siostra bitwy. Ale stosując wiedzę o osnowie, myślę, że możemy połączyć żyjące święte z innymi istotami, które znamy. Są w końcu przypadki, gdy śmiertelnicy pozornie giną, tylko po to, żeby zostać wskrzeszonymi i przemienionymi w potężne istoty. Moim zdaniem żyjące święte są demonicznymi księciami Boga Imperatora. Oczywiście, jak wiele rzeczy w tym filmie, miałem to twardego dowodu, ale podobnie wspierając się materiałami źródłowymi, podczas 13. krucjaty i oblężenia Kaidi, na powierzchni planety zostały aktywowane obeliski z czarnego kamienia, substancji, która jest w stanie odpychać energię osnowy. Ich aktywowanie dosłownie zniknęło od atakujące demony chaosu, ale zakłócając też działanie Celestyny. Nie zabijając jej, co prawda, ale powodując ogromny ból, co sugeruje, że musi ona mieć jakiś związek z osnową. Tutaj możemy się tylko zastanawiać, czy Celestyna, co za tym idzie, żyjące święte,
są demonicznymi księciami czy większymi demonami Boga Imperatora, gdyż w momencie aktywacji tych obelisków nie kojarzę, żeby na powierzchni planety znajdowały się jakieś większe demony lub demoniczne księża, którego jest wielkiej czwórki, więc nie możemy bezpośrednio połączyć dwóch zjawisk, ale definitywnie możemy stworzyć jakąś korelację między Celestyną a demonami. Ale z kolei, przynajmniej co do mniejszych demonów Boga Imperatora, nie mamy wątpliwości. Znaczy, nie mamy innego kandydata niż tak zwany Legion Potępionych. Podobnie jak Celestyna, legioniści tego pokroju pojawiają się tam, gdzie są najbardziej potrzebni i znikają tak samo szybko. Fizycznie przypominają kosmicznych Marines, spowitych w płomieniach, jednak te same płomienie nie wyrządzają im szkody. Często też ich pancerze są ozdobione różnymi kościami, mają na przykład klatkę żebrową na piersi albo czaszkę na hełmie. W walce natomiast często używają różnego rodzaju broni termicznej poza bolterami, czyli metaczy ognia i broni typu melta. Podczas swoich akcji są milczący, nie wspierani przez żadne okręty. Zdają się odporni na większość ataków wroga, nigdy też nie znaleziono szczątków zmarłego legionisty potępionych. Oczywiście nigdzie nie ma potwierdzenia ich demonicznej natury. Co więcej, tłumaczy się ich jako pozostałość po zakonie Firehawks, ale legionistów widziano zanim wspomniany zakon został założony. I z jakiegoś powodu legioniści w swoich oficjalnych zasadach posiadają invulnerable safe, którego zwykli Space Marines oczywiście nie posiadają. I coś definitywnie jest z nimi tak w takim razie. To kończę moją wypowiedź na temat dowodów na istnienie Boga Imperatora jako Boga w Osnowie. Mógłbym jeszcze wspomnieć o Sanguinarze, a do pewnego stopnia go możemy traktować jako osobny byt, zwłaszcza, że kult Sanguinusa jest dość powszechny nawet poza planetami bronionymi przez Krowe Anioły. Jestem ciekaw waszej opinii. Czy uważacie, że wszystkie te istoty nie mają żadnego związku z Osnową? Albo że to Imperator zasiadający na tronie ma z tym coś więcej wspólnego niż jakakolwiek istota z Osnowy? Albo może jesteście po stronie teoretyków, którzy idą nawet dalej niż ja i mówią, że to Lorgar jest odpowiedzialny za anioł Imperatora? Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Ale choć Imperator jest głównym tematem dzisiejszego filmu, to chciałbym też wspomnieć o trzech innych istotach Osnowy, które są mocno związane z ludźmi, których istnienie, poza jednym, nie jest mocno potwierdzone przez Games Workshop, ale stosując prawa, jakimi rządzi się Osnowa, muszą istnieć w Osnowie. Po pierwsze, istota wspomniana tylko w jednej książce, ale jak najbardziej prawdziwa, Bóg większego dobra Tau. W drodze wyjaśnienia, w Imperium Tau panuje filozofia wyższego dobra, czyli że życie jednostki jest bez znaczenia, liczy się tylko dobro społeczności Imperium Tau. Każdy może zostać członkiem Imperium Tau, tak długo jak będzie wyznawał tę filozofię. Używam to słowa wyznawał, nie bez powodu. Choć oczywiście w tej praktyce integrowania innych ras istnieje drugie dno, to oczywiście zdarzają się światy, które wyszły z Imperium Ludzkości, a dołączyły do Imperium Tau. Kolejny istotny element tej układanki to fakt, że choć lud Tau posiada bardzo słabe odbicie w Osnowie, to ludzie nie. Ludzie, którzy przeszli do Imperium, zaczynali wyznawać filozofię większego dobra, nadając jej znaczenie i moc, i stworzyli kolejnego boga chaosu, jak to zwykle bywa. W książce War of Secrets istnieje jedyny przypadek, gdy ten bóg coś zrobił i opisywany jest, jak większość istot chaosu, jako przejaskrawienie filozofii Tau, cytując w wolnym tłumaczeniu. Poczułem, że jest w nim coś dobrego, jakaś pokręcona forma altruizmu, wspólnoty może, ale poczułem też jego głód, aby się powiększyć, by zmienić wszystko na swój obraz. Oczywiście jedyne, co ten bóg potrafi na razie zrobić, to uratować pojedyncze statki z burzy Osnowy, ale nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość. Ale bóg większego dobra i bóg Imperator to nie jedyne istoty, którymi ludzkość się dała imię. Ten wątek nie jest w ogóle rozwijany i wspomnę o nim tylko dla kompletności filmu, ale ponownie, biorąc pod uwagę jak działa Osnowa, to fakt, że maszyny czasami odmawiają współpracy, czy mamy sytuację, gdy czołg sam z siebie zaczyna walczyć, mimo że załoga już dawno zginęła, sugeruje, że w maszynach Imperium Ludzkości też coś jest, jakiś duch może, a czym innym śmieci Warhammera nie byłby duch, jak tylko demonem Boga maszyn. Kończąc film i tymczasowo kończąc teoryzowanie o Osnowie, chcę wspomnieć o jednym bardzo konkretnym przykładzie. Otóż wracając do użytego już kiedyś schematu podziału energii, jaka jest tworzona, gdy człowiek kogoś morduje, trzeba wspomnieć o bardzo potężnym bycie, którego sam Imperator nie był w stanie zabić. Otóż zrodzony z pierwszego morderstwa, jakie dokonał człowiek, nawiązując do biblijnego Kaina i Abla, od początku istnienia rasy ludzkiej, za każdym razem, gdy człowiek morduje innego człowieka, w siłę rośnie istota zwana końcem Imperium. Ten potężny demon, mimo że związany z mordem i rozlewem krwi, był samodzielnym bytem, w pełni niezależnym od Korna, karmiąc się jedynie konkretną i bardzo prostą emocją. Kojąc Imperium brał udział w wojnie w pajęczych traktach, kiedy to demony próbowały się wedrzeć na Terrę przez tunele uszkodzone przez Magnusa Czerwonego. Sam Kojąc Imperium dokonał straszliwych szkód w tej bitwie, mordując wielu kustoszy i siostr ciszy, a także niszcząc Imperialnego Rycerza i ostatecznie opętując Archimadryta, potężną machinę bojową Mechanicusa. Dopiero interwencja samego Imperatora powstrzymała demona, ale nie był on w stanie pokonać demona. Czy to z powodu wyczerpania, czy faktycznej siły demona, Imperator mógł tylko wzmusić Kojąc Imperium, aby przybrał on stały fizyczny kształt i uwięzić go aż do dziś w postaci prostego przedmiotu. Przedmiot ten został powierzony jednemu z kustoszy, który miał ukryć go przed wszystkimi, którzy mogliby zaszkodzić Imperium.
Powiem tylko, że nie powodował mu się to za bardzo. Koniec Imperiów ostatecznie wszedł w posiadanie Abadona Pustoszyciela, mistrza wojny chaosu i naczelnego wroga Imperium. Do dziś Abaddon dzierży Drachniem, bo tak brzmi bardziej popularne imię tego demona, który został zamknięty w mieczu o potężnej mocy, zdolnym do rozrywania rzeczywistości z każdym cięciem, wciąż karmiąc się ludzkim morderstwem. Tym optymistycznym akcentem skończymy na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta ilość niekoniecznie potwierdzonych teorii was nie odstrasza. Tak jak już mówiłem, osnowa i chaos ze względu na to, jak działa, może być wytłumaczona na wiele sposobów, ale w tym samym momencie GW nie zawsze potwierdza wiele rzeczy, pozostawiając nam, odbiorcom, sporo miejsca do interpretacji. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.